Dobry, bardzo otwieram trzecią, pierwszą nadzwyczajną sesję Rady Gminy Przyszyny. I wiem, że obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Zacznę nagrania obraz, będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej gminy oraz w komórce organizacyjnej Urzędu Gminy Przesmyka odpowiedzialnej za obsługę Rady w postaci nośników w wersji elektronicznej służących do przenoszenia i przesuwania danych. Stwierdzam, że zgodnie z listą obecności aktualnie posiedzenie 14 radnych, to wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie proponowanych prawomocnych decyzji. Porządek dzisiejszej naszej sesji przedstawia się następująco. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi. Informacja na temat porządku obrad sesji. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie. Punkt pierwszy. Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Podpunkt drugi. Określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Podpunkt trzeci. Ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania posiłek dla dzieci i młodzieży na lata 2019-2023. Podpunkt czwarty. Określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia tych opłat, jak również trybu ich pobierania. Podpunkt piąty. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 133/2 położonej w miejscowości Tarkówek i na Przesmyku. Podpunkt szósty. Uchwalenia uchwały numer 216/2017 Rady Gminy Przesmyki z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Podpunkt siódmy. Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Podpunkt ósmy. Zmiany w budżecie gminy na 2019 rok. Punkt czwarty. Wolne wnioski w sprawy różne. Punkt piąty. Zamknięcie obrad. Czy są uwagi do proponowanego porządku obrad? Nie widzę. Może przegłosujemy. Odczytam w kolejności alfabetycznie nazwiska i imiona radnych celem oddania głosu. Zaś radny, który będzie nazwisko imiona zostanie wyczytany, oddając głos, wypowie formułę jestem za lub jestem przeciw, bądź wstrzymuję się od głosu. Spytam radny, kto jest za proponowanym porządkiem obrad. Bobryk Arkadiusz. Jestem za. Bóg Grażyna. Jestem za. Kaciński Jerzy. Ciura Marian. Łuchowski Marzyniec. Jestem za. Jędrzejewski Marzyniec. Leczuk Przemysław. Jestem za. Mężyński Radosław. Michała Krzysztof. Jestem za. Michałowski Krzysztof. Jestem za. Przesmycki Paweł. Jestem za. Grzebuski Sylwester. Jestem za. Skolimowski Wojciech. Jestem za. Soszyński Grzegorz. Jestem za. I Soszyński Grzegorz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do... Na początku witam oczywiście wszystkich radnych, witam wójta gminy Przesmyki, panią skarbnik, panią sekretarz, kierowników jednostek i przechodzimy do punktu trzeciego, podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup zasiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem posiłek w szkole w domu na lata 2019-2023. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie i Panowie Radni. Oczywiście sesja nadzwyczajna zwołana na mój wniosek. Wynika ona z pewnych procedur, które trzeba
jakby w styczniu uregulować. Wcześniej niektóre rzeczy regulowaliśmy i wymagają pewnych korekt, chociażby jest deklaracja śmieciowa, a pamiętacie, że się nie uchwalali 27. Następnie zmiany w budżecie, to też korekt do uchwały, która będzie w stanie prezentować. A przy okazji, nie przy okazji, ale generalnie w miesiącu stycznia powinniśmy regulować sprawy nowych programów, nowych starych programów. Nowe dlatego, że zmieniły się nazwy, natomiast zasady zostają te same, które tutaj GOT będzie, pani prawidłowszy Bluzka będzie referować za chwilę. No i oczywiście dobrze było, żeby to w styczniu właśnie przynajmniej te zasady uregulować. Ponieważ jeśli chodzi o częstotliwość korzystania z deklaracji śmieciowej, to jest bardzo sporadyczna, bo pamiętacie, że wszyscy złożyli deklarację i one tam te same obowiązują, a ktoś przychodzi nowy, to wtedy tylko składa tą nową deklarację, bo ustawa się o gospodarce śmieciami zmieniła. Natomiast w przypadku pani Górskiej jest to ułatwienie, ponieważ będzie mogła precyzować sprawy związane z dożywianiem w domu i szkole i posiłkiem. Te uchwały, które spadły Państwo, żeście dostali. Program szedł na przełomie roku. Były różne interpretacje, że skoro zasady takie same, czy trzeba podejmować nowe uchwały. Większość chłopców myślała, że pozostaną te stare programy, ale okazuje się, że trzeba podjąć nowe uchwały, po prostu trzeba pozmieniać. Na przykład opowiadam, że jeden z programów się nazywał wcześniej pomoc państwa w zakresie dożywiania, a teraz się będzie nazywał posiłek w szkole i domu. Na przykład. Więc musimy to pozmieniać, żeby już zgodnie z nowymi przepisami pani kierownik mogła KOPS, pracownicy KOPS może rozpocząć. I oddaję głos pani kierownik. Proszę bardzo. Super, to szanowni państwo, właśnie tak jak wspomniał, od stycznia 2019 roku wszedł nowy rządowy program wieloletni posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023, który zakłada pomoc finansową dla gmin w zakresie dożywiania. Program przewiduje pomoc w postaci zasiłku celowego na zakup żywności, posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Program posiłek w szkole i w domu przewiduje dotację dla gmin w wysokości od 60 do 80% na uzasadniony wniosek. Ja już taki wniosek złożyłam tutaj w porozumieniu z wójtem o 80% dotacji na realizację tego programu, 20% ze środków własnych gminy. Program posiłek w szkole i w domu również przewiduje dodatkową dotację w wysokości 5% na doposażenie lub utworzenie stołówek szkolnych oraz 5% na dowóz posiłku. Trzeba zaznaczyć, że program posiłek w szkole i w domu przewiduje wsparcie dla osób i rodzin, których dochód kształtuje się w wysokości do 150% kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej. Obecnie od października 2018 roku kryterium to wynosi 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528 zł dla osoby w rodzinie. Przy czym odpowiednio 150% dla osoby samotnie gospodarującej to jest 1051,50 groszy, natomiast dla osoby w rodzinie 792 zł. I aby skorzystać, mieszkańcy naszej gminy mogli skorzystać z tego programu posiłek w szkole i w domu, niezbędne jest podjęcie stosownych uregulowań, dożyły uchwał dotyczących właśnie realizacji tego programu. Chciałam też poinformować, że dotychczas właśnie, tak jak już wspomniał, obowiązywał program pomoc państwa w zakresie dożywiania, który w zasadzie był bardzo podobny. Był to program na lata 2014-2020. Obecny program zastępuje ten program pomoc państwa w zakresie dożywiania. I tam zasady były podobne. Tutaj jakby skupiono się bardziej na tym, żeby te posiłki były w stołówkach szkolnych.
przyjrzeć nacisk na jakby rozwój tych stołówek szkolnych, żeby nie robili jakieś, nie robili tego dożywiania jakiejś firmy z zewnątrz, tylko żeby to właśnie odbywało się te posiłki w stołówkach czy szkolnych. W 2014 roku podjęte były trzy uchwały dotyczące realizacji tego programu Pomoc Państwa w zakresie żywienia. Obecnie, ponieważ już ten program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania zakończył się z grudnia, należałoby uchylić te uchwały dotyczące realizacji tamtego już nieaktualnego programu i podjąć nowe uchwały dotyczące realizacji tego programu posiłek w szkole i w domu. I pierwsza uchwała dotyczy podwyższenia kryterium dochodowego właśnie do 150% dla osób i rodzin, które chcą skorzystać z tego programu posiłek w szkole i w domu, bo jakby do 100% realizację tego programu zapewnia nam ustawa o pomocy społecznej. Natomiast dla osób, których dochód kształtuje się w przedziale od 100 do 150% niezbędne jest podjęcie właśnie uchwały dotyczącej podwyższenia kryteriów dochodowego. Dlatego proszę o podjęcie właśnie tej uchwały. Czy następne też? Każdą oddzielnie, tak? Także proszę o podjęcie tej uchwały dotyczącej podwyższenia kryteriów dochodowego. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Uchwała jest obecnie wyświetlana. Przystąpimy do głosowania imiennego. Bobryka Tadeusz, jestem za. Boga i Grażyna. Jestem za. Ciura Marian. Buchowski Barżyniec. Jestem za. Jędrzej jest imię czysto. Jestem za. Leczuk Przemysł. Jestem za. Mężyński Radosław. Jestem za. Michałak Krzysztof. Jestem za. Michałowski Krzysztof. Przesnycki Paweł. Jestem za. Żywucki Sylwester. Jestem za. Skolimowski Wojciech. Jestem za. Soszyński Grzegorz. Jestem za. I Soszyński Witold. Jestem za. Dziękuję bardzo. Informuję, że za było 14 radnych, jeden jest nieobecny, więc stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 3 łamane na 2019 rok. Przystępujemy teraz do punktu drugiego, określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Tak jak wspomniałam wcześniej, dotyczy to również programu posiłek w szkole i w domu, czyli dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, których dochód kształtuje się w granicach od 100 do 150%, należy podjąć uchwałę dotyczącą, że do tej wysokości 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych właśnie dla takich osób. I tutaj właśnie proszę Wysoką Radę o podjęcie stosownej uchwały, aby osoby i rodziny, szczególnie dzieci i młodzież, które korzystają z posiłku, miały tą możliwość, jeżeli ten dochód przed tych rodzin przekracza 100%, a nie przekracza 110%. Bardzo proszę o przyjęcie. Czekaj bardzo. Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania imiennego uchwały. Jest wyświetlana. Pan Bobry Tarczawiusz. Jestem za. Boga Grażyna. Jestem za. Ciura Maria. Łuchowski Wawrzyniec. Jestem za. Jędrzejewski Mieczysław. Jestem za. Leczuk Przemysław. Jestem za. Mężyński Radosław. Jestem za. Krzysztof. Jestem za. Michałowski Krzysztof. Jestem za. Soszyński Paweł. Jestem za. Żywucki Sylwester. Jestem za. Skolimowski Wojciech. Jestem za. Soszyński Grzegorz. Jestem za. I Soszyński. Jestem za. Stwierdzam, że za głosowało 14 radnych. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 3, ponownie na 2019 Rady Gminy. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do podpunktu trzeciego.
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania posiłek dla dzieci i młodzieży na lata 2019-2023. Przyjęty przez Radę Ministrów właśnie rządowy wieloletni program posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 ma na celu ograniczenie zjawiska dożywienia dzieci i młodzieży. Program ten przewiduje także wsparcie gmin, które będą udzielały pomocy w formie posiłków w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Na przykład, gdy dziecko z rodziny, które nie spełnia kryteriów tego właśnie rządowego programu, czyli na przykład dochód będzie powyżej 150% i jednocześnie zają szczególnie uzasadnione okoliczności, czyli na przykład wielodzietność, niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwała choroba czy inne przyczyny uzasadniające udzielenie pomocy w formie posiłku, a dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, wtedy odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola może takiemu dziecku udzielić pomocy w formie posiłku właśnie ze względu na te okoliczności, jednocześnie informując ośrodek pomocy społecznej o tym, że właśnie takiej pomocy udzielił, wtedy my opłacimy. Pomoc taka nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ani wydania decyzji administracyjnej. Przy czym ilość tych dzieci, które otrzymają pomoc na podstawie programu osłonowego, innego programu wieloletniego, który się nazywa Posiłek dla Dzieci i Młodzieży, nie może przekraczać 20% dzieci, wszystkich dzieci dożywiających się w szkole. Także zachodzi konieczność w ramach tego nowego programu podjęcia tego programu, nowego programu osłonowego i uchylenie decyzji, bo taki program osłonowy dotyczący programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania mieliśmy, czyli jakby te uchwały zastępują dotychczas obowiązujące uchwały wcześniej podjęte w 2014 roku przez Radę Gminy. Także bardzo proszę Państwa o podjęcie uchwały dotyczącej programu osłonowego. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tej uchwały? Proszę. Tak. Panie kierownik, chciałbym się zapytać taką sprawę. Ja mogę powiedzieć konkretnie, to znaczy niedocelowo, ile Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przez Mekar wypłaci, czy w szkole, czy w przedszkolu za dożywianie dzieci. Jaki jest ułamek procentowy tego opłaty? W szkole w stosunku do wszystkich dzieci o... Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, ile jest, tak można powiedzieć, utrzymanych na garnku gminy dzieci tak, w szkole i w przedszkolu. Tak, o to mi właśnie chodzi. Ale chodzi panu o wszystkich dzieci, czy cały program, ile dożywiania? Ile? Ja tutaj mam ilościowo. Ja mam tak, wsparcie w zakresie dożywiania. W 2016 roku objęto 72 rodziny, 123 osoby. W 2017 roku objęto 69 rodzin, czyli 115 osób. A w 2018 roku 71 rodzin, to jest 111 osób. No z roku na rok to się zmniejsza ze względu na zmniejszanie się liczby dzieci w szkołach, także liczba tych dzieci korzystających z tego programu dożywiania również się zmniejsza. Natomiast jeżeli chodzi o ten program osłonowy, o którym właśnie mówiłam przed chwilą, to w 2016 roku było objętych 18 uczniów, 12 rodzin, w 17 16 uczniów z 11 rodzin, a w 18 roku 13 uczniów z 10 rodzin. Także taka jest skala tego programu osłonowego w naszej gminie. Bo to są szczególnie uzasadnione przypadki, czyli nie ma ich tak dużo, no ale właśnie 13 uczniów w 18 roku było takich, którzy skorzystali z tej pomocy. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Uchwała jest wyświetlana. Przystępujemy do głosowania jednego. Bobry Kalkariusz. Jestem za. Łubek Leżyna. Jestem za. Ciura Maria. Puchowski Wążyniec. Jestem za. Mędrzyjewski Mieczysław. Jestem za. Najczyk Przemysław. Jestem za. Mędrzyński Radosław. Jestem za. Michalak Krzysztof. Jestem za.
Michałowski Krzysztof, Czesnycki Paweł, Żubucki Sylwester, Limocki Wojciech, jestem za. Soszyński Grzegorz, jestem za. Soszyński Witold, jestem za. Informuję, że głosowało za 14 radnych, jedyny radny jest nieobecny. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 3, łamane na 22, łamane na 2019. Przechodzimy teraz do podpunktu 4. Określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne i usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak to również wymogi pobierane. Szanowni Państwo, zorganizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, należy stosownie do artykułu 17 ust. 1 punkt 11 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. To znaczy, że gmina ma obowiązek realizacji takich usług. Do chwili obecnej realizacja naszej gminy nie była prowadzona na takich. Natomiast wiemy, że nasze społeczeństwo starzeje się coraz więcej niepełnosprawnych, starszych, które potrzebują pomocy w formie usług opiekuńczych. I żeby zapewnić taką możliwość, właśnie przygotowałam uchwałę dotyczącą właśnie realizacji tych usług. Zgodnie z artykułem 56 ustawy Rada Gminy właśnie określa w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. I załącznik do uchwały właśnie zawiera takie szczegółowe warunki. Rozdział pierwszy to są szczegółowe warunki przyznawania usług, gdzie właśnie są opisane te warunki. Rozdział drugi zawiera szczegółowe warunki odpłatności za usługi, gdzie tutaj jest określony koszt jednej godziny usług opiekuńczych. Tu ustala się wysokości 1% minimalnego wynagrodzenia brutto. Natomiast koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 2% minimalnego wynagrodzenia brutto. Natomiast usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują świadczeniobiorcom do 100% kryterium nieodpłatne. I właśnie tutaj jest również zamieszczona tabela dotycząca odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, która zawiera wysokość dochodu w procentach w stosunku do kryterium dochodowego według artykułu ustawy o pomocy społecznej. I właśnie są te przedziały podane i w zależności od wysokości dochodu osoby lub rodziny, jaki procent odpłatności musiałaby ta osoba ponosić, jeżeli by chciała skorzystać ze specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie naszej gminy. Natomiast następny rozdział dotyczy szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. I tutaj też są właśnie zasady, że szczególnie w uzasadnionych przypadkach, jeżeli na przykład osoba wykaże ponoszenie dużych wydatków związanych z procesem leczenia, jakieś zdarzenia losowe w rodzinie, czy na przykład druga osoba jest umieszczona w domu pomocy społecznej, czy korzysta ze specjalistycznych, czy usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych, to wtedy ta druga osoba może być częściowo lub całkowicie na przykład zwolniona do płatności za te usługi. Także te zasady musimy mieć, gdyż no, myślę, że mogą się może właśnie teraz coraz więcej osób zwracać o takie usługi do naszego ośrodka, dlatego niezbędne jest podjęcie tej regulacji, żebyśmy wiedzieli, jak realizować te usługi, jaką odpłatność właśnie ma na ponosić świadczeniobiorcy. Także poproszę tego radę o podjęcie stosownej uchwały dotyczącej usług opiekuńczych. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę.
Uchwała obecnie jest wyświetlana. Przystępujemy do głosowania imiennego. Bobryk Arkadiusz. Jestem za. Buga Grażyna. Jestem za. Szczura Maria. Buchowski Wałżyny. Jestem za. Andrzej Jestem Uczysław. Jestem za. Lechczyk Krzysztof. Wążyński Radosław. Jestem za. Michała Krzysztof. Jestem za. Michałowski Krzysztof. Jestem za. Czesnytko Paweł. Jestem za. Żółcki Sylwester. Jestem za. Skolimowski Wojciech. Jestem za. Soszyński Grzegorz. Jestem za. I Soszyński Wiktor. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że za. Głosowało 14 radnych. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 3/23/2019. Przechodzimy teraz do punktu 5. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 133/2 położonej w miejscowości Tartakówek, gmina Przysyłek. Tylko zgodzę się na poprzednich sesjach Państwem, że wpłynął wniosek mieszkańca Tartakówek o sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla tych działki. Na poprzednich sesjach zostały zabezpieczone środki w budżecie na realizację tego zadania. Prowadziliśmy rozmowy i nie tylko z tą panią projektantką, która robiła projekty decyzyjne, się rozpoznanie co do cen za wykonanie tego zadania. I tutaj pani nasza urbanistka realizuje nam wnioski, przygotowuje projekty, decyzje o drogę zabudowy, przedłożyła nam oferty już właśnie przed uwzględnieniem tego do budżetu, ale również dołączyła nam obecny projekt już tej uchwały, który Państwo możecie podjąć w sprawie przyjęcia przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tejże działki, łącznie z częścią graficzną, wstępną, taką rozpoznawczą. Tu Państwo też mieliście wcześniej pokazywane Wam mapy, na których ta działka była wskazana, macie to widoczne. Plus nam tu przedłożyła harmonogram już realizacji prac. To nie jest załącznik do uchwały, aczkolwiek on jakby określa całą procedurę wykonania tego planu. Zgodnie z tym harmonogramem ma wykonać ten plan w roku bieżącym, do końca roku. I mogę Państwu tylko tak w zarysie powiedzieć, na czym to będzie polegało. I pierwszy etap to jest etap do końca marca, w którym biuro to architektoniczne dokona analizy materiału wyjściowych i wstępnie przygotuje do pracy projektowe. Do końca kwietnia przygotuje projekt części graficznej i części tekstowej tegoż planu, na tą jedną działkę oczywiście. Etap trzeci jest to do końca czerwca, to jest opinie i wystąpienia. I plan, mimo to, że tej działki obowiązuje cała procedura, tak jak robimy plan na całą gminę. Następnie jest etap czwarty. Wyłożenie i dyskusja publiczna, to będzie trwało 3 miesiące do 30 września. Zgodnie z harmonogramem etap piąty, już jakby uchwalenie, ta czynność Państwa końcowa, to jest 30 listopada 2019 roku. Później oczywiście ten przygotowany plan podlega uzgodnieniu czy zaakceptowaniu przez wojewodę, bo to uchwałę do nadzoru wojewody i to do Warszawy przesyłamy. I myślę, że do końca roku się wydarzy. Także bardzo proszę Państwa o podjęcie uchwały. Są pytania? Pamiętam tą uchwałę, której żeśmy rozmawiali w tamtej kadencji. I tutaj też. I dzisiaj też, ale tak, oczywiście. Chodzi mi o taką sprawę. Czy myślicie o tej działki, o której mówimy, bo ile pamiętam, chyba w pamięci się zawróci, rozmawiamy to w ten sposób, że będzie próbował się dogadać w odnośnie partycypacji kosztów. Czy w związku z tym ta rozmowa z właścicielem została wykończona w ten sposób, że będzie partycypował, czy to ponosi całą opłatę gmina? Chciałem się dowiedzieć o tej sprawie. Że ja powiem, bo to się dotyczyło obecności mojej. Oczywiście chcę zaznaczyć, że zakupanie przestrzeni dla własnej gminy. Naszej gminy nie jest stać opracowania planu zakupania przestrzennego, tylko pytanie, jak on byłby wykorzystywany,
dajemy kilka decyzji, mogą za budowy rocznie. To nie jest regulacja miejska, się daje kilkaset decyzji rocznie. Przy takiej dużej częstotliwości decyzji mogą za budowy wtedy plan ma sens. W naszym przypadku, w naszej gminy, byłby to koszt kilkaset, pewnie tysięcy dla całej gminy opracowania. Więc myślę, że to jest niewspółmierne do możliwości korzystania przez mieszkańców z tego planu, bo jest wybiórcze pojedyncze korzystanie. Chcę powiedzieć, że ta działka była, wcześniej opracowaliśmy studium uwarunkowań w gminie, bo trzeba było taki dokument opracować planistyczny. I w tym studium żeśmy wskazali tereny, które o niskich klasach gruntów, na których można dopuszczać inwestowanie obiektów usługowych. Między innymi ta działka, o której teraz mówimy. Nie, ten kompleks pól, bo nie tylko ta działka, ale kompleks pól jest zaznaczony do tej działalności usługowej. No i mieszkaństwo się nie chce wybudować na tą działalność usługową, bo ma trudne warunki w obszarze budowy zagrodowej. No i nasza rola jest mu pomagać. Oczywiście takie rozmowy się wobec nich nie odbyły. Zaznaczę, że negocjacje odnośnie kosztów opracowania tego planu na tą działkę zaczęły się dużo wcześniej i one sięgały od 34 tysięcy firm składało i proponowały nam do 60 tysięcy zapracowanych planów to jedno miejsce. Wartość, tak już tylko to się wyjaśni. Brutto 25,830 plan. Ja już nie powtarzałam się, bo to i w tej kadencji rozmawialiśmy na ten temat, nie tylko w poprzedniej. Oprócz tego musimy zrobić jeszcze, i to było zabezpieczone w budżecie, ocenę aktualności studiów. I ta ocena, wójt już podpisał umowę, to zresztą tak naprawdę tę ocenę powinniśmy robić zawsze na koniec kadencji. I tą ocenę już jest umowa podpisana, to jest 8610 zł. Teraz już, a na sam plan 25830. 34 tysiące. I chcę powiedzieć, że to się rozmawialiśmy, to właśnie zdecydował, że jego udział w tym procederze wyniesie 8 tysięcy złotych, czyli 8 tysięcy złotych wpłacę do budżetu, co jest zminimalizowania części kosztów opracowania planu. Może to zrobić, nie musi tego zrobić, że Telmańsko zrobił to, ponieważ plan jest, jak to powiedziałem, planem własnym gminy. To jest pierwsze wydarzenie takie w historii mego budowania, że ktoś chce plan przestrzennego miejsce działki zrobić. Z jednej strony jest to jakiś wydatek, ale z drugiej strony trzeba to przekładać na inne dobrodziejstwo, bo będą miejsca pracy, będzie podatek od nieruchomości, będzie działalność usługowa na terenie naszej gminy, a nie pod miastem Siedlce, czy pod miastem Siedlce, czy pod miastem Warszawy. Więc dlatego tak my to traktujemy i tak traktowała to Rada w poprzedniej kadencji, kiedyśmy o tym rozmawialiśmy. Czyli 8 tysięcy złotych złożył oświadczenie, zdeklarował, że umieści opłaty na rzecz tego planu, czyli zminimalizuje nam koszty tego planu. Jaka to działalność będzie prowadzona? To związane z naprawą samochodów, handel i naprawa samochodów. Więc on tą procedurę wniósł 3 lata wcześniej, później się zawiesił swój pomysł, próbował analizować obszary pod Siedlcami, bo tam też ma takie możliwości, ale jednak zdecydował końcu, że będzie tutaj robił. Po 3 latach drugi ponownie tutaj złożył wniosek o opracowanie planu zespołu przestrzennego. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Uchwała jest obecnie wyświetlona. Przystępujemy do głosowania innego. Bobek Tatariusz. Jestem za. Bubek Grażyna. Jestem za. Która Maria? Głuchowski Wawrzyniec? Jestem za. Mędrzej jest Mieczysław? Jestem za. Lewczyk Przemysław? Jestem za. Mężycki Radosław? Jestem za. Michałek Krzysztof? Jestem za. Michałowski Krzysztof? Jestem za. Przesmycki Paweł? Jestem za. Dwódki Sylwester? Jestem za. Stojnowski Wojciech? Jestem za. Soszyński Grzegorz? Jestem za. I Soszyński Witold? Jestem za. Dziękuję bardzo. Informuję, że zagłosowało 14 radnych. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjął uchwałę numer 3/24/2019. Dziękuję bardzo. Przystępujemy teraz do punktu 6. Uchwalanie. Uchylenie uchwały numer 2/16/2018 Rady Gminy Przesmyków z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właściciela nieruchomości. Bardzo krótko, pamiętacie Państwo, na ostatniej sesji podejmowaliście dwie uchwały w sprawie gospodarki odpadami.
odpadami. Jedna dotyczyła nowych stawek, druga dotyczyła nowych deklaracji. Obie te uchwały podlegają nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej. I tutaj właśnie w tej uchwale Regionalna Izba Obrachunkowa wypatrzyła się takie małe elementy, w których Rada Gminy nie jest kompetentna, żeby wrzutkę robić, złe słowo, żeby takie dane uwzględniać w deklaracji. A mieliśmy w poprzedniej deklaracji, jest to dla nas wygodne. Było to, dotyczyło to między innymi tego oświadczenia o odnośnie kompostowania, więc w tej chwili już nie będzie to w deklaracji, jeżeli będziemy chcieli, żeby potencjalny mieszkaniec zadeklarował to, że będzie w ten sposób zagospodarowywał bioodpady, biologiczne odpady, będzie równolegle przedkładał informację, że on ma taki kompostownik i on będzie w ten sposób zagospodarowywał. Ale nie możemy tego włożyć do deklaracji, więc w tej nowej, którą Państwo dostaliście, z tego powodu nam Regionalna Izba Obrachunkowa by uchyliła ten wzór deklaracji. Po to, żeby nam oni nie uchylali statystyk, sobie nie poprawiali, my też nie byliśmy na tych czarnych statystykach, więc uchylimy we własnym zakresie, Państwo uchylcie i podejmiemy już tą nową deklarację, zmienioną. Druga taka drobna uwaga dotyczyła tego, że my chcieliśmy, żeby były przyczyny zmian. Więc zamiast przyczyn zmiany jest w tej chwili artykuł, który jakby sugeruje tą zmianę i data. Więc już nie będzie mieszkaniec musiał pisać, dlaczego się zmienia ta data. Czy się urodził, umarł, wylądował, czy coś tak, tylko zaznaczy, że ten odpowiedni artykuł i datę zmiany. Więc, bo tu też Regionalna miała wątpliwości, czy możemy tak daleko sięgać do dyplomacji. Szczerze mówiąc, same ewidencje ludności i tak. Oprócz tych deklaracji, które składają mieszkańcy, bo jeszcze jak umierają ludzie, czy się wyprowadzają, to mieszkańcy od razu przyjdą. Ale gorzej z tymi, co się rodzą i przybywają. To tak trzeba trochę pociągnąć, wezwać. Więc tu i tak my robimy weryfikację na bieżąco, czy nie trzeba właśnie wezwać. Ale działamy w dwie strony. Jak ktoś, że tak powiem, wyprowadza się i wiemy, że się wyprowadzi, też wzywamy do uzupełnienia, że tak powiem, zmuszenia tej nowej deklaracji czy kolejnej deklaracji w zależności od sytuacji. Trzecia zmiana to zupełnie drobna. Napisaliśmy, że stawka opłaty za osobę określa uchwała bez określenia, jaka to uchwała, więc zostało doprecyzowane w sprawie ustalenia i tak dalej tej uchwała bez podania daty i numeru, więc każda uchwała, która będzie ustalała stawki, będzie dla deklaracji właściwa. Także zasadne jest uchylenie i wnoszę o podjęcie tego. Czy są pytania? Nie widzę. Uchwała obecnie jest wyświetlana. Przystępujemy do głosowania imiennego. Bobry Tarkadiusz. Jestem za. Buchaj Grażyna. Jestem za. Kura Maria. Buchowski Walżyniec. Jestem za. Jędrzej jest Nieczysta. Jestem za. Leczuk Przemysław. Jestem za. Jędrzyński Radosław. Za. Michała Krzysztof. Jestem za. Mikołowski Krzysztof. Jestem za. Przesmycki Paweł. Jestem za. Krzysztof Sylwester. Jestem za. Skolimowski Wojciech. Jestem za. Soszyński Grzegorz. Jestem za. I Soszyński Mikołaj. Jestem za. Dziękuję bardzo. Informuję, że za głosowało 14 radnych. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę numer 3, łamane na 25/2019 na Gminę. Przechodzimy teraz do punktu 7. Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Tak naprawdę, mówiąc o tamtej, już powiedziałam, że będzie tej nowa. Więc teraz określacie Państwo, podejmujecie uchwałę w sprawie nowego wzoru z uwzględnieniem tego, co Regionalna Izba nam jakby zasugerowała, żeby to zmienić. I macie nowy wzór Państwo. Czy najpierw trzeba tamtą uchylić, żeby się i ta uchwała jakby uchyla z 16 roku uchwałę, bo skoro uchyliliście tamtą, więc ta 16 określająca wzór obowiązuje do dzisiaj. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie, tylko nie wiem, czy chyba do kierownika. Odnośnie tej deklaracji. Mieszkańcy pytają, czy są już nowe deklaracje, skąd wziąć, jak wypełnić, gdzie to wyczytać, co wyznać, jak wyznać.
bo trochę jest takie zaskoczenie, że na tablicy pisze odbiór śmieci, a nie wiedzą, czy to jest na starej deklaracji, czy na nowej, jak to robić, kto to wydaje, kto to pisze. Akurat te sprawy należą do tego, co należy. Chciałam powiedzieć, nawet przy tym, ale uważam, że wszyscy to wiedzą. Więc tak, bo mówiliśmy to krótko. Zgodnie z ustawą nie mają mieszkańcy obowiązku składania nowych deklaracji w związku ze zmianą stawki. Ale wójt jako organ ma obowiązek zawiadomienia o nowych stawkach i o nowej kwocie. Takie zawiadomienia zostały już przygotowane, podpisane, razem z nakazami pójdą w teren dla mieszkańców. Zresztą to wójt dzisiaj nawet mówił, że te nowe deklaracje dotyczą tych, kto się, że tak powiem, wprowadza do nas, czy ewentualnie ktoś się urodzi, to wtedy już składa nową deklarację. A to, że wy Państwo podjęliście uchwałę w sprawie zmiany stawki, nie wpływa na to, że dana osoba musi złożyć nową deklarację. To organ ma obowiązek zawiadomienia. Płatność jest 15 marca, więc mamy jeszcze czas, żeby zawiadomić tych mieszkańców. Uchwała już weszła w życie, bo ten czasookres, a od 1 lutego, to tak przypomina to, co było w grudniu. Od 1 lutego te nowe stawki obowiązują, więc za styczeń płacimy jeszcze według starych stawek, ale oczywiście podczas płatności z tego marca. Nie mamy miesięcznych płatności, tylko tak, nie płacimy podatki. I razem z nakazami przekażemy to do sołtysów i sołtysi, roznosząc nakazy, rozniosą zawiadomienia. To oczywiście polityka oszczędnościowa, bo przecież powinniśmy wysłać pocztą i zapłacić za każdy list, to jest 1000 zł. Ale zaraz będą nakazy sołtysi tak roznosić, to zajedzie. A i tak wcześniej nie będziemy zbierać opłaty tylko razem z podatkiem, więc to bez sensu. Ustaliliśmy, że tak zrobimy naradę z sołtysami. I właśnie w taki sposób przekażemy mieszkańcom, żeby to minął odbieranie opłaty. Świecie odbieramy już według nowych zasad. Dzisiaj, jak drugi odbiór w tym roku, dwa dni temu było, w tamtej części gminy, dzisiaj w tej części gminy. Nie ma żadnych sygnałów, czy coś jest nie tak, wszystko jest ok. Chyba nie sprawuje żadnych uwag co do śmieci. Myślę, że wszystko odbywa się poprawnie. Dziękuję. Jeżeli ktoś na przykład w tym roku miał na cały rok umowę wpisaną, a w tym roku powiedzmy, zadeklaruje się, czy musi wypowiadać tę umowę, że chce tylko przez 2-3 miesiące, też już opłacą 2-3 miesiące. Więc ja się podniosę i powiem. Deklaracja dotyczy całego mieszkańca, który stale tu przebywa i ma. Wszystko wiadomo. I ma. Jeżeli się wymeldowuje, czy wyjeżdża, to czy się zgłosić, że wymeldował się, więc deklaracja znika, nie ma odbieraniu. Tak, ale jeżeli jest druga strona, jeżeli ktoś na przykład jest gospodarstwo, gdzie pobiera opłaty za 4 osób, a ktoś przybył, urodził się ktoś, to też mieszkaniec zgłasza się po 30 dni, wychodzi na deklarację i zgłasza tą osobę dodatkową do śmierci. Jedno. Wszystko trzeba zgłosić. Jedną czy drugą stronę. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Uchwała zostanie wyświetlana. Przystępujemy do głosowania. Mogę teraz Arkadiusz. Jestem za. Buła Grażyna. Jestem za. Czura Maria. Za. Buchowski Barzyniec. Jestem za. Jędrzejewski Mieczysław. Jestem za. Merczuk Przemysław. Jestem za. Wężyński Radosław. Jestem za. Kawaj Krzysztof. Kawałowski Krzysztof. Jestem za. Czesnycki Paweł. Jestem za. Żywucki Sylwester. Jestem za. Szczygnowski Wojciech. Jestem za. Soszyński Grzegorz. Jestem za. I Soszyński Witold. Jestem za. Dziękuję bardzo. Informuję, że za głosowało 14 radnych. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 3/23/2019. Przechodzimy teraz do podpunktu 8. Przyjęcia uchwały zmiany budżetu gminy na rok 2019. Proszę Państwa, wiele tu się nie dzieje w tym takim zmianie budżetu, ale na ostatniej sesji trafił błąd uchwałę dotyczącą zmiany budżetu na rok 2019. W paragrafie końcowym uchwały, to jest w czwartym, było napisane uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a był jeszcze grudzień. I ten powinno być napisane uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Więc w tej samej uchwale, tak kolegiam tutaj polecił, aby zrobić, żeby tą uchwałę uchylić, jest to w paragrafie trzecim wykulenie tejże uchwały, a podjąć uchwałę tak, jak były dane wstawione w
z tej uchwały numer 2/9/2018. Ale korzystając jeszcze, że mamy dzisiaj sesję, to w styczniu, tak z tydzień temu, otrzymaliśmy zawiadomienie od wojewody, że na ilość zdarzeń wynikłych z aktów Urzędu Stanu Cywilnego nadpłacił nam 1074,04 zł, żeby tą kwotę dotacji im zwrócić na rachunek budżetu wojewody. Jest to termin, że można zwracać również po styczniu, ale korzystając, że jest w tej chwili sesja, to chciałam tworzyć odrębny paragraf w ramach wydatków administracji. Chciałabym to włączyć oczywiście do budżetu, żeby to zakończyć, no bo obliczyli było tych zdarzeń tyle, oni tam mają taryfy, ile za urodzenie, ile za zgonu, ile za jakieś inne czynności. No i za to wszystko przeliczają na punkty, potem punkty przeliczają na pieniądze. Oczywiście, że to nie pokrywa nam tej cząstki etatu zatrudnionego pracownika, ale oni te wszystkie stawki mają wymierzone nie z urzędów wiejskich, tylko z dużych urzędów miejskich. Z ratusza z Warszawy. A swoje, tak? Tak. I jeszcze jedna taka zmiana. Również toczy się od kilku lat już, mecenas ma pełnomocnictwo, sprawa o zasiedzenie gruntów na terenie wsi Cierpikusz, Kamianki, Trzebaje i Lipiny. I tak, sąd wystąpił do nas z takim pismem, aby wpłacić zaliczkę na wynagrodzenia biegłych sędziów i za ich przejazdy. I to jest zaliczka. I takiej kwoty my nie mamy w budżecie, bo ta zaliczka jest prawie 8000 zł, a kiedy będzie koniec, to też nie wiemy. No i tak, kontynuując to, ja już powiem, to trzeba byłoby te środki też z administracji wyodrębnić na te właśnie zadania. A to teraz dziękuję bardzo. Złożyliśmy sprawę o zasiedzenie działek niczyich we wsiach na wniosek, które zostały wyczyny same są działki. Kamianki Czabaje jest to hydroformia, na której się mieści nasz wodociąg. Tam było w zamiarze sprawowaną inwestycją budowy wieży ciśnień i zbiornika, przepraszam, retencyjnego i tego poprawy programu wodociągowania, zapraszania wodę w naszej gminie, do czego nie doszło, bo oczywiście mieszkańcy są na chwilę obecną niezainteresowani tym. I trzecia sprawa to była sprawa w Cierpigorzu, działka na wyjeździe z Cierpigorza, działka wiejska plus wyrobisko żwir, po żwirze wieś chciała to skomunalizować na siebie. Wystąpiliśmy do sądu o zasiedzenie, to już pojęcie minęło. No i to się toczy już chyba bodajże trzeci rok. Ta sprawa idzie jak krew, przepraszam, z nosa, że tak powiem. No i sąd w międzyczasie, zanim podejmie decyzję o zasiedzeniu, postanowił, że biegły geodeta musi te działki naznaczyć na gruncie. Był geodeta, który nie pracował. I to są te koszty związane z tym geodetem. No co wpływu nie mamy, bo gdyby to geodeta normalnie pracował, to by to zrobił za 4 czy 5 tysięcy, a żeby zbiegły, to kosztuje po 8 tysięcy, na to wpływu nie mamy. Żeby dokończyć proces zasiedlenia, musimy te koszty podnieść, bo inaczej sprawa się nie skończy, która się toczy już 3 lata, się czekają na to. Chociażby czekają Lubiny, bo to dotyczy nie tylko tej działki w Oczydło, w lesie, staw, tylko również dotyczy działki, na której Zlegniomek, a Świetlica jest nieuregulowany stan prawny w centrum wsi. Także po prostu bardzo proszę o podjęcie tej uchwały i rozliczymy się, może sąd już w końcu zakończy. Ja to myślę, że jak zapłacimy, to wraz musimy zapłacić. Ale nie ma poza Cierpigorzem nie ma żadnych roszczeń, znaczy negatywnych stanowisk dotyczących zasiedlenia tych działek. W Cierpigorzu chyba też się uspokoiło, bo to przez Cierpigór zostało opóźnione przez 2 lata, ale też się zakończyło po miarze geodety, bo geodeta pokazał, że ten pani, nie wiem jak tam to nazwać, po prostu przywłaszczył część nawet tej działki wiejskiej do swojej posesji, ale na spotkaniu z geodetą mieszkańcy zdecydowali, że niech idzie tak jak jest, już nikt nie wracajmy, więc dla świętego spokoju chyba i ci państwo dali spokój, widzą, że nie mają racji, a po prostu nawet chyba jest czasami nawet i metr przy garnerii działki wiejskiej, to stoi się z tą płotą już tak. Więc biegły z geodetą już zrobił to po tej linii płotu, żeby już nic nie przesuwać, nie zmieniać,
a wieś w tej chwili będzie miała, to jest działka, do która służy wszystkiemu, składowania materiałów, załadunku różnych materiałów, no, na wyjeździe ze wsią. Boisko grają tam w piłkę dzieciaki, grają po pan piłkę, no także takie rzeczy. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Uchwała jest obecnie wyświetlana. Przystępujemy do głosowania w imieniu mojego. Bobry Tarkawiusz. Jestem za. Andrzej Grażyna. Jestem za. Ciura Maria. Buchowski Wawrzyniec. Jestem za. Andrzej jest Mieczysław. Jestem za. Mestek Przemysław. Jestem za. Jądrzyński Jarosław. Jestem za. Witala Krzysztof. Jestem za. Mikołowski Krzysztof. Jestem za. Przesnywki Paweł. Jestem za. Rzebuski Sylwester. Słomowski Wojciech. Jestem za. Soszyński Grzegorz. Jestem za. I Soszyński Mitos. Dziękuję bardzo. Informuję, że za głosowało 14 radnych, nieobecny. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 3 łamane na 27 łamane na 2019 rok w sprawie zmian budżetu na rok 2019 rok. Zjęliśmy wszystkie uchwały, przechodzimy do punktu 4. Wolne wnioski w sprawie różnych. Proszę bardzo, bardzo strasznie, bardzo poprawnie. Nie wiem, czy dobrze to wyświetlę, chyba dobrze, ale tak wyświetlę. Czeka na gminę Przesnyki 7 844 276 zł 30 groszy. Tyle z dotacji ZDO na realizację drugiego etapu programu Słoneczny Gminy. Pomocowsza energia, solarna energia w przyszłości. Umowy podpisaliśmy w piątek w obecności przewodniczących rad, skarbników i wójtów czterech gmin. Wszystkie gminy deklarują pełną współpracę w projekcie. Czyli chciałem na dzisiejszej sesji Państwu oznajmić, że przystępujemy do realizacji kolejnego projektu budowy instalacji solarnych i ogniw fotowoltaicznych na terenie czterech gmin. No, to jest z dodatkowych pieniędzy, tak jak ja mówiłem, że czekamy cały czas na zwyżkę pieniędzy w tym działaniu, ponieważ dzisiaj no jedną z najbardziej opłacalnych inwestycji w środku gminy są inwestycje w OZE, czyli w ochronę powietrza, a to jest idealna inwestycja w ochronę powietrza. Oczywiście to jest kwota, którą będzie rozliczała gmina Przesnyki, ale z tej kwoty jest nasz udział, bo każda gmina ma w tej kwocie udział. Cała wartość projektu to jest 12 milionów 602 tysiące, resztę to są udziały gmin i mieszkańców poszczególnych gmin, którzy podpisali umowę do tego projektu. Jakby ktoś pytał, czy mogą nowi się zapisywać, nie, to dotyczy tych nazwisk, które podpisały z nami umowę 3 lata temu, złożyliśmy do wniosku. Chyba, że ktoś się wycofie, albo sytuacja mu się zmieniła po 3 latach, bo mogła się zmienić, wtedy będziemy uzupełniać nowymi nazwiskami. A takie nazwiska już są w gminie na liście rezerwowej podpisane, w każdej z gmin, bo nie ma tak, że przystępujemy do projektu, że wszyscy się nam zdecydują, chcą narażać, później złożymy wniosek, to przychodzą następni, a czy można się jeszcze zapisać. Zapisujemy takie osoby, jeżeli ktoś się wyłamie z tych osób, które były złożone, będziemy uwzględniać nowe osoby. W naszej gminie mamy 153 instalacje solarne i 72 instalacje fotowoltaiczne. 200, nie wiem, nie umiem dodać tak szybko, czyli ponad 200 instalacji na 200 budynkach nowych instalacji powstanie. Nie muszę mówić Państwu, że w tej chwili jest ogrom pracy. Spotykamy się wczoraj, jedno spotkanie, które trwało ponad 3 godziny na tej sali. Ustalamy kierunki działań, damy co mamy robić. Pierwsza rzecz, musimy jak najszybciej doprowadzić do zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego z azjacką jednostką, bo przypomnę, że nasz harmonogram, który złożyliśmy razem z wnioskiem, opiewa, że zakończymy realizację tej inwestycji 31 grudnia 2019 roku. Jest to niemożliwe, nierealne, bo żadna z tych gmin wcześniej nie podjęłaby decyzji, że robi z własnych pieniędzy, a teraz refundacja nastąpi, bo można było to robić z własnych, a teraz czekać i rozliczyć tylko, ale no niestety nie jesteśmy tak zamożnymi gminami, że możemy założyć za pieniądze europejskie, a później czekać na rozliczenie, a jakbyśmy nie dostali, to co by było. W związku z tym przystępujemy teraz tak naprawdę do ostrej pracy. Po pierwszych dyskusjach, które się wczoraj odbyły i zaakceptowane przez czterech partnerów, na koniec tygodnia po drugiej w piątek spotykamy się o 9:00. Jeszcze mamy jedną rzecz zaakceptować. Każdy ma się zastanowić, rozważyć w swojej gminie. Na razie idzie to zgodnie, bez jakichś tam wydziwień, jakichś tam własnych lokalnych spostrzeżeń. Czyli generalnie powiem tak, słuchają to, co ja mówię i po prostu
to co ja mówię, czy nasi urzędnicy tutaj pani skarbnik, bo pani skarbnik tutaj jest skarbnikiem, który jest wiodącym, jest zaznaczaniem projektu. Pani sekretarz, która koordynuje projekt, mówi mi te rzeczy, które po prostu są niezbędne, żeby po prostu te pieniądze wziąć, rozliczyć i nie mieć później kłopotu. To tyle, co mogę powiedzieć, więc nie chodzi się o kwotę, bo zaraz zapytacie, jaka będzie odpłatność mieszkańca. Podpisywaliśmy umowy, że kwota, udział mieszkańca będzie stanowił 30% w projekcie, plus należny podatek VAT od swojej wpłaty. Bo wiecie, że VAT w tej perspektywie jest niekwalifikowalny i to jest dla naszej gminy zmora. I pierwsze działanie, które pójdzie w tym tygodniu do Izby Skarbowej, to interpretacja, jak to zmienić podatek VAT w tym projekcie, to musimy mieć na piśmie, bo my mamy, znaczy skarbnicy wiedzą, jak go rozliczyć, ale jeśli jakbyś nie zrobił, to powinien się okazać za rok, za dwa, jak będziemy kończyć projekt, to jest niewłaściwy. Więc lepiej mieć na piśmie i będą postępować zgodnie z pismem, żeby później nie mieć powodu na koniec projektu, że ktoś czy Izba Skarbowa będzie nas ścigać, czy ma zamiecka jednostka. Więc interpretacja do Izby Skarbowej pierwsza. No i drugi rzecz, harmonogram rzeczowo-finansowy, który już jest zaakceptowany i tu się raczej nic nie zmieni. Zaczynamy w tym roku. Pierwsze montaże w drugim półroczu, przewidywane w harmonogramie, jak się uporamy w pierwszym półroczu z przetargami, z tymi interpretacjami. I kończymy 30 września 2021 roku. Ja chciałem zakończyć to 30 grudnia roku 2020, czyli dać 2 lata wraz z przetargiem na realizację, ale partnerzy niektórych gmin proszą o wydłużenie terminu ze względu na sytuację finansową budżetów gmin. Czyli na początku była dyskusja, że do końca półrocza roku 2021. Na końcu doszło do wniosku, że najlepiej to będzie do 30 września roku 2021. Czyli kończymy projekt we wrześniu 2021 roku. Razem to jest 1072 instalacje na budynkach prywatnych i 4 instalacje na budynkach komunalnych, czyli gmina Przesmyki, gmina Repki, gmina Kolczew i gmina Wrocławia. Bo wpisaliśmy po jednej instalacji na budynkach komunalnych, żeby na etapie ustalenia wniosku uzyskać więcej punktów ze względu na różnorodność projektu i mogliśmy na obiekcie publicznym wskazać taką instalację, więc wskazaliśmy. I to tyle, co mogę dzisiaj Państwu powiedzieć. Dobra informacja. Zaznaczę, że na Mazowszu o te środki zabiegało grubo ponad 300 gmin. 54 gminy dostało tylko pozytywną ocenę wniosków. My byliśmy w 23 miejscu i jesteśmy w tej chwili już po podpisanej umowie w piątek. No oczywiście wcześniej wziąłem deklarację z gmin, żeby zabezpieczyć siebie i nasz budżet, bo przecież to my budżetem swoim odpowiadamy. Ja odpowiadam środowisko publiczne przed PIO, przed Krajową Izbą Odwoławczą odnośnie zamówień publicznych, odpowiadając jako lider tego projektu. No i zabezpieczyliśmy się tutaj deklaracją wyksłową, która została w piątek przed podpisaniem umowy z członkami zarządu Urzędu Marszałkowskiego, podpisana przez skarbników i wójtów poszczególnych gmin i zdeponowana u naszych pan skarbnik w szafie. Tam też deklaracja wekslowa leży z tamtego projektu. Pewnie oddano na końcówce tego roku, to się projekt zarządzanie kończy, więc nowa sobie poleży następnie 6 lat. To znaczy, co to znaczy, że możemy w każdej chwili wejść na, jakby nastąpiło z ramienia którejś gminy zachwianie, czyli możemy wejść na budżet danej gminy, na dochody danej gminy, skasować pieniądze, które stracimy z tytułu niewykonania projektu. Tak jak Państwo sobie gwarantujecie sobie w banku czasami węglem, nie wiem, czy jak coś robię, to po prostu bez niczego, bez pytania wchodzimy i zabieramy pieniążku, mając taką deklarację węglową. No, mam nadzieję, że to nigdy nie nastąpi, bo nie taki jest cel naszej współpracy. Jest cel, wszyscy powtarzają na gminie, że chcą realizacji tego projektu, że to jest dobry projekt, że mieszkańcy czekają na tę instalację. I tak akcentem skończyliśmy 2 spotkania pierwsze, które się odbyły. A to jest taki symboliczny czek, bo ja się śmiałem przed kamerami, bo tutaj były media w boku, 2 telewizje, radio, poszło to na całe województwo, na cały kraj. Ja się miał telefon nawet pierwszy z Warszawy w tym temacie, czy to prawda. Naszych mieszkańców, którzy tam korzeniami są z gminy, i związanie zobaczyli to w telewizji. Ja się śmiałem przed kamerami, że to jest czek na okaziciela, czyli wszyscy podpisali, marszałkowie Urzędu Marszałkowskiego i wójtowie, a ja go wykorzystam. Także śmiałem się tak. Ale fajna rzecz, sympatyczna. Na to czekaliśmy, jest jedna z poważniejszych inwestycji. Tamtej kadencji Rady Gminy planowana była, nie doczekała się tamta kadencja, więc Państwo wiecie w ogóle tej kadencji,
skąd będziemy mogli realizować tę inwestycję. To tyle z tych spraw. Ja jeszcze taką informację przekazuję takie na bieżąco. Z panem przewodniczącym odbyliśmy pierwsze spotkanie, bo też jesteśmy delegatami do Związku Komunalnego. Pokrotnie pierwsze spotkanie w związku, poznaliśmy się w związku, bo są nowi wójtowie, nowi przewodniczący. Poznaliśmy i jutro jedziemy, panie przewodniczący, żeby już odjaśnić na 8 godzinę rano, przed wejściem na sesję, żeby przyspieszyć godzinę. Nie na 9, a na 8 godzinę jedziemy ukonstytuować władzę w związku. Czyli będziemy wybierać przewodniczącego, w czwartek, przepraszam. Czwartek na godzinę 8, przepraszam bardzo. Czwartek 24 na godzinę 8. Jedziemy wybierać przewodniczącego zarządu, przewodniczącego wolnego, no i będziemy głosować nad delegatem do Komisji Rewizyjnej, w Marcin Cendrykowskim rozszerzę porządek, który sam projekt porządku nie ma tego, ale rozszerzę, żeby to załatwić na pierwszym fazie. Tyle, co mogę powiedzieć, troszkę chcemy zmienić funkcjonowanie Związku Komunalnego Powrotnia. Chcemy urealnić związek, jest to organizacja, która obsługuje trzy gminy przez Smyki, Lepki i Powrotnia. Nie muszę mówić, że Lepki i Powrotnia mają największy wsad w związku, bo mają i sieci wodociągowe, i kanalizacje. My mamy tylko sieci, dwie hydroformie, drogowe i kamionki, plus hydroformia Powrotnia. To się zrobiła instytucja, która rocznie dysponuje budżetem ponad 2 miliony złotych, zaczynała od 150 tysięcy, ma ponad 2 miliony złotych, czyli to jest poważna instytucja, chcemy troszkę zmienić stronę organizacyjną, żeby ten związek jeszcze bardziej wydajnie pracował. Taką mamy przynajmniej chęć w tej chwili, deklarują wszyscy, jeszcze bardziej pracował na rzecz naszych mieszkańców tych trzech gmin, żeby cena wody i czyścieków nie wzrastała, jak najdłużej utrzymać tą cenę, która jest. Chociaż generalnie opiniowaliśmy tą stawkę ceny wody przez Wody Polskie, bo teraz kiedyś to tylko walne związku zatwierdzało cenę wody, teraz musi być opinia Wód Polskich. No i oczywiście jest wskazany minimalny wzrost co roku, tam nie wiem, 5% co roku przez 3 lata, bo Wody Polskie opiniują na 3 lata cenę wody. Żeby cena wody jednak wzrosła co roku po 5%, czyli jak mamy złoty 80 netto, to 5% wtedy pozytywnie. A przepraszam, 5 groszy. To będzie złoty 85, później będzie za rok złoty 90, później za trzecim roku będzie złoty 95. Chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że my nie potrzebujemy wzrostu ceny wody, bo związek na dzień dzisiejszy, z tego co ja wiem, była taka informacja ogólna, podana jeszcze będziemy szczegółowo to analizować, jak się konsultujemy, dysponuje wolnymi środkami na rachunku w kwocie 1 800 000. Z tytułu gospodarowania przez 20 lat wodami i ściekami w tych gminach. Czyli to jest spora kwota, 1 800 000 pieniędzy na rachunku związku. Oczywiście związek ma swoje planowane inwestycje, gdzie te pieniądze skonsumuje, ale na razie w tamtych kadencjach nie doszło do takiej zgody. Myślę, że w tej kadencji z czymś tam musimy ruszyć, a generalnie będziemy się też koncentrować, jak się da, żeby nawet te środki, które powstały nadwyżkowe z tytułu rozbioru wody czy odbioru ścieków, żeby też gminy mogły odczuć, że wspieramy działania w gminach. Ja powiem przykładowo, z tamtego budżetu udało mi się wraz z programem Rozwoju Przerodnickich zasygnować na naszą gminę pieniądze na ujęcie studia w Dąbrowie, czyli będzie tam 60% środków PROW, 40% związku. Ujęcie ponad 100 tysięcy wartość, odbiór studni z włączeniem do hydroformii. Następny drugi udało mi się wyasygnować z tego związku z tych oszczędności pieniądze na wymianę zestawów hydroforowych w Czawajach, bo są już w stanie agonalnym, do 70 lata były te hydrofory stawiane. Jest już umowa podpisana, do końca kwietnia będą wymienione dwa hydrofory, wartość zakupu i wraz z montażem ponad 100 tysięcy. Po to, żeby hydroformia mogła następne 20-30 lat normalnie funkcjonować. A był zapis w tym projekcie komunalizacją tej działki po to, żeby zbudować zbiornik retencyjny obok, bo działka była nie nasza, więc zakłady są gminy, a działka jest dalej z palcami nieuregulowanymi, dlatego się wynajdzie. Miał powstać zbiornik retencyjny, mieliśmy połączyć, pamiętacie, radni poprzednich kadencji, kamianki z Dąbrową, Dąbrowę z Paprotią, żeby ta woda chodziła do wszystkich kierunków. Dożyła. I wtedy byłaby szansa, że woda by nie dożała, bo teraz jest woda kalkulowana na ujęcie. Wtedy można byłoby skalkulować to na całą gminę, taką cenę wody. Nie byłoby różnicy na ujęciach i woda by krążyła sobie różnymi kanałami dookoła. Z jednej strony awaria, z drugiej strony wpada. Jedna studnia stała, druga chodzi.
i tak dalej, i tak dalej. Ale dzisiaj jak mamy zrociągowane nasze wsie, to dzisiaj nikogo nie da się nawet nikt nie chce posłuchać, żeby mu ktoś wszedł w koparkę i kopnął w ogródku. Nikt nie chce słuchać. Kilka razy podnosiłem te tematy na kamiankach, żeby ruszyć to, można było złożyć do wniosku do środków unijnych nawet. Ale nie ma absolutnie na podwolę lecieć, nie chodzić, nikogo się nie ruszyć. Ja się nic nie prosty przykład wam powiem, wójt nawet nie ma kłopoty z przepompownią chyba w Korczewie na ujęciu i też należałoby tam przełożyć kawałek sieci, przekroje czy coś tam. Nikt mu nie pozwoli we wsi kopów na zasadowanie wchodzić do wsi, żeby woda dalej leciała. Dziwne rzeczy. Dla ludzi się to robi, a oni nie pozwolą przez swoje dzieci przejść do końca. Ty musi, bo i zaraz na ten moment wodociąg stanie, więc musi coś zrobić, żeby to po prostu chodziło. No takie mamy piękne czasy. Czyli teraz pamiętajcie, gdybyśmy podeszli do gazyfikacji naszej gminy, powszechnej gazyfikacji, to jeżeli nie będziemy mieli co najmniej 70% osób chętnych do przystąpienia do gazu, to nikt nie pozwoli kopnąć w ogródku, żeby dla sąsiada rurki kawałek położyć. To teraz ma być stacja, bo na Korczewie ciśnienie przed niego. No Korczew tam ma być ciągnięte do pałacu, jakieś tam obliczenia. No dlatego również, jak była wyrażona chęć mieszkańców wszystkich gmin, pociągnęliby tutaj nitkę do nas spokojnie, tylko że to musi być większość. Chcę powiedzieć tak, że generalnie nasza gazyfikacja opiera się naszej gminy na ujęciu Zabawy. To jest ujęcie, z którego było w programie mozgu, mazowieckich zakładów 18 samorządów do zgazyfikowania województwa Pomorza Siedlskiego. Z tego ujęcia tylko są Łosice na razie doprowadzone do Łosic i właśnie z tego ujęcia do Łosic będzie na Korczew już ta biernata podciągana. Na Korczew, bo tam chodzi no, o pałac, chodzi o kuźnię, o sale weselne, o wiele innych rzeczy. Więc jeżeli by była zgoda u nas, no, ale warunek, no minimum 50% ludzi, minimum 50% ludzi. Ja wiem, że pojedyncze osoby byłyby chętne, może by się znaleźć 20%, może 30% na siłę, ale generalnie pamiętajcie, że to jest ingerowanie w własność prywatną, trzeba wejść, zrobić na ten metr, zarównać i dzisiejsze czasy są bardzo trudne. Dzisiaj budowanie wodociągu jest prośbą, nie budowało to się PIA i po prostu serdecznie. Dzisiaj przejście przez wieś, przez zabudowę i wybudowanie wodociągu, a jeszcze po drodze są działki, które się nie przyłączają, przez to nie niemożliwe. A jeżeli nie mamy pasów drogowych, to nie ma gdzie tego mieścić. A działki są czasami opuszczone, ale nie tykaj, bo to jest moje i można czasowo. Ja nie jestem zainteresowany, rób co chcesz, a przecież powietrze tego nie przeprowadzić, trzeba przekopać, bo jego trzeba przejść. Niektóre są tak piękne, że cały rok są piękne, bez pielęgnacji, nie? Ale po prostu no, jest, no, takie mamy się społeczeństwo obywatelskie, że a tutaj w przypadku wody to leci woda, żeby nie leciało, to by było szum się wyzerwał, ale ona leci i więc nikt nie chce nawet tego dotykać. A gaz to trzeba, tak jak mówię, żeby zaczynać, to trzeba przynajmniej na dzień dobry 50% deklaracji zerwać, bo to się wzięło. Ja już kiedyś raz podnosiłem ten temat w naszych wsiach. To tak jak z tym wodociągowaniem Czabaj, wymianem wodociągu na Czabaja, tak samo nikt nawet nie chciał słuchać. Bo mamy las, mam piec stary. No ale w tej chwili tak, trzeba liczyć, że jest 20-30% gospodarstw niezamieszkałych. No właśnie to wyludnienie. I teraz weźmy 50 z tych, którzy zostały, niech 20 się podłączy, to więcej na pewno, nie? Tak. Ale już a weź uzgodnij, to trzeba przejść przez działki. Nie da się wszędzie wejść do tego pasu, tego nie ma. Mniej więcej koszt przyłącza to jest 2,5 tysiąca plus oczywiście swoja instalacja do budynku. No i koszt utrzymania miesięcznego stawy to jest około 30 zł. Utrzymania po prostu. No to do kuchenek dobra alternatywa, no bo to nie jest dużo. Ale no jeżeli ogrzewać pieca, no ale ludzie tutaj zazwyczaj mają swoje lasy, prawda? Ale druga sprawa też jest taka, żeby dojść do ogrzewania budynku gazem, to też trzeba te pomieszczenia dostosować, bo nadal musi być pieniądze. No jest to finansowanie są tych pieniędzy właśnie. I na pewno wygodniejsze i wiele bardziej. No, wygodniejsze. Ja się zgodzę z tym. No to nawet nie macie dyskutować, że jest to bardzo wygodne. Ale myślę, że trzeba będzie pomału iść w tym kierunku próbować podejmować i rozmawiać na zebraniach wiejskich, bo w tym kierunku idziemy. My na razie nie mamy jeszcze kar z tytułu zanieczyszczenia środowiska po gospodarstwa indywidualne.
Gmina już musi wnieść opłaty na środowisko, jak pali węglem, bo jak pali olejem, to nie. Ale jak węglem, to musimy wnieść opłaty na środowisko. Prywatni jeszcze nie mają, przedsiębiorcy już też mają to. Różnie, jedni wpłacają, robią dopłaty, drudzy nie. Jak nie korzystają ze środków, to nie robią. Jak korzystają ze środków zewnętrznych, to muszą to robić. Więc jeżeli dotknie to gospodarstw domowych, gdy te opłaty będą spore, to każdy będzie kompilował, czym zastąpić obecne źródło ogrzewania. A to wcześniej, jak nie teraz, to za 10, za 15 lat nas dotknie. Jest ustawa antysmogowa, każde województwo podpisuje się pod tym. Nawet ja mam 20 lutego na Mazowszu spotkanie na ten temat. I będzie, że zobaczycie, że jak będą jakieś opłaty z tego tytułu, że palę węglem, dodatkowo trzeba podnosić, to będzie szukanie innych rozwiązań. Albo oleju, albo gaz, albo prądu, albo wody. Ja wam powiem tak, że my mówimy o ilości przyłączy, nie? Ale ja powiem wam tak, że najchętniej skorzystaliby z tego kurnik, pieczarkarnia, warsztat i oni te trzy obiekty zużyją więcej prądu we wsi, gazu we wsi przez nich niż wszystkie gospodarstwa. Tylko, że teraz jak do nich to dobudować, jeżeli trzeba przejść przez inny dział, jak go wyciągnąć? Trafi się kilku takich zagorzałych. No tak, właśnie o to chodzi. Ale trzeba przygotowywać społeczeństwo już pomału, moim zdaniem, w tym kierunku. Bo to jest nieuniknione wcześniej czy później. Czy dla kogo będzie, czy nie będzie, to będziemy się dalej zastanawiać, ale trzeba kilku przygotowywać. Ale to za kilka lat to będzie powszechny tylko co dziesiąty dom będzie tego, bo to nasze społeczeństwo się starzeje, więc... Nie mówcie tak, co? No jak nie, no jak to już szkoły, już to widać. Nie no, średnie przesyły mi też buduje most, ale przyłącza do pretensji, trzeba sobie samemu zbudować. To jest ponad 2000, tak jak pan człowiek mówił. To jest kwestia tego dogadania się finansowym. Tak jak my na przykład przebudowujemy ulicę, to jest kwestia tego, czy to jest rękę wyciąga pracownia do ludzi, czy ludzie na pracowni. No to jest tak kwestia ustalenia. No na pewno trzeba rozmawiać, czy będzie dobry. Ja to kiedyś liczyłem, 2600 przyłączę do domu rynku. No i trzeba wiedzieć, że budynek dostosować do odpalania gazu, bo też trzeba na tych rzędów około 15 tysięcy. Piecek, te inne rzeczy. Około 15 tysięcy. Będzie dobry. Trzeba sobie liczyć 15-17 tysięcy trzeba wyłożyć, żeby się ogrzewać. No i później odgrzania co będzie. Na pewno można pozyskać środki na ten. Można. Teraz te czyste powietrze na inne, ale tam się bierze pod uwagę do fondu. Teraz jest kwestia, który z Państwa skorzysta więcej niż 30%. Ten, co ma 10 hektarów gospodarstwa, to nie ucieszy. Dużo dzieci, mało hektarów skorzystają. Czy ci będą zakładać gaz, ale trzeba sobie pytanie. Czy będą chcą zakładać, czy to mają dużo dzieci, są rozwojowe? Ci zechcą zakładać. Ci będą zakładać 30% do tego zakładać. O tak. Bo ja wiem, że wiele osób jest takich, które by nam ci nie nastawiają, a swój las, on woli gaz, nie mieć problemu zimą. I nie podkładać. Ale las nie rośnie co 3 lata. Co? Las nie rośnie co 3 lata. Ale znaczy, porządek w tych lasach naszych zrobi to jest na 30 lat. Słuchajcie, jak rządek, kiedyś problem bywa teraz. Ale musimy pamiętać, że to do Państwa. Także ja tyle, Panie Przewodniczący, informacji w tych sprawach. Ja tutaj mam pytanie do Pana Kierownika Jurgowskiego odnośnie lampy krzyżu policzy samolitowicza na rogu kurdomu nauczyciela. Miałem zgłoszenie dla Pani nie świeci się. W tym samym miejscu, na tym samym roku, na tej samej krzyżówce też sprawdzałem. Też takie doszły mnie czwartek, piątek, sobotę. Pojechałem sobotę specjalnie sprawdzić. Panie kierowniku, gdzieś tam koło szkoły, nie wiem, koło boiska, skądś jest wodę. Ona naprawdę sobie wypływa pomalutku i tam na tej krzyżówce marzy. Ja jechałem samochodem, bo wiadomo, od Kalisk trzeba się zatrzymać, bo wiadomo, jak jest ruch. Ja się przewodniczący i tam jest ciężko ruszyć. Nie wiem, skąd ta woda wypływa, może tutaj Arek ktoś może powiedzieć, kolega radny. Gdzieś tam skądś płynie ta woda. Ja to widzę, zamarznięte, ale tak. Znaczy ona, jak jest, rozpuści się, nie?
przebija na wierzch. Nie wiem, czy to z wodociągu, czy z oczyszczalni, nie wiem. Wodociąg idzie po drugiej stronie. Ja nie wiem, panie Mańku, ja nie jestem od wodociągu. Panie. Nie, no to nie mówię, że z wodociągu chyba raczej nie byłoby. Ja nie wiem, chyba. Wodociąg idzie po drugiej stronie. Ja wiem, gdzie ubiegł wodociąg. Tam się nie znalazłem. Nie jestem, już zawsze coś sypuję. Jak już jestem przy słowie, to tutaj pani sekretarz kiedyś pytałem odnośnie nagrań sesji. Mieszkańcy mi się pytają, więc sekretarz, czy nie byłoby możliwe, jak się będą rozmawiać nakazy w formie ogłoszenia, przedstawić mieszkańcom, na jakiej stronie internetowej są sesje, bo się też pytają, mnie tutaj kolega Przemek radny powiedział, na jakiej stronie ja to znalazłem, bo na VIP-ie nie ma, na YouTube nie ma. Jest na VIP-ie. Ja może od razu powiem, panie radny. Więc tak, wchodzi się na naszą stronę i tam, gdzie są organy, jest rada, jest porządek, są nagrania. Grażynko, da się wyświetlić, czy nie mamy podłączenia do internetu? To do internetu. To znaczy, ja myślę, że to tak. Możemy, ja myślę, że tak. Ja wchodzę na Twittero, sesję razem zmienię przez mytnie całą. Nad głową. No mamy... słuchajcie, ja chcę powiedzieć jedną rzecz, panie sekretarz. Tak, nie będziemy że sesje są nagrywane i są później podczepiane na stronie naszej litwowskiej. Nie zdecydowaliśmy się na bezpośrednią transmisję, bo firma, która chce robić bezpośrednią transmisję na YouTube, to chce 500 zł od sesji. Netto plus VAT. Więc uważamy, że to jest zbędny wydatek, na który coś innego przeznaczyć. Ale staramy się jak najszybciej po sesji. Krzysztof bierze to, zgrywa i poczepia na VIP-ie. Jest to, jak wejdziecie na Google, wpiszcie przesmyki, wyświetli się www.przesmyki.pl, to jest strona nasza internetowa. A jak na stronę internetową wejdziecie, to wyjdzie, wyświetli się wam VIP, kliknąć VIP, czy kliknąć w radę, już jesteśmy. I potem są nagrania i przekieruje na YouTube'a. Nieprawdą jest, że ludzie nie wiedzą, bo ludzie nawet 60-latkowie wiedzą, jak to znaleźć, bo... Trudno mi to skłamać, ale adres na Google zapisałem, to jest mój kolega Rafał przekazał chyba ze 30 osób. I dzwonił kolega do mnie, mówi, że ogląda jedną sesję, mówi, że jest, wpisuje się tam kogoś, wideo, sesja nawet nie przesmyki, lecz. Też, no to ludzie się pytają, a jeżeli chodzi o te wody i klampę, to panie, proszę, żeby się zainteresować. Aha, jeszcze nie patrzyła na drugi. Wczoraj po południu, to znaczy, że tak około 16 koło pana Józefa Patrockiego, tam się zdarzyły dwa samochody, tam nie było straży policji, która jakoś się pan dogadaje, była pomoc drogowa. I pytał mi się Tadzika Krasodemski, chyba Krzysiek, jest rozsiewacz przesmyka, czy można gdzieś wziąć piachu, żeby tam, jak będzie taka sytuacja niebezpieczna jak wczoraj, żeby gdzieś to wziąć tego piachu i posypać to rozsiewacz przez. Ja mówię, nie wiem, gdzie jest piach. Nie, wiem, że jest piach z solo, kiedyś widziałem grubowcy koło parkanu z Jury, tego. Ale tego piachu to będzie mało, bo to tam cztery chłopak piachu, to nawet mówi zakręcił. Ja mówię, nie wiem, to będę pytał kierownika do wszystkiego, jak będę coś wiedział do domu. No, no to, dziękuję. No dobrze, to co wiem, to odpowiem, natomiast no wszystko może kierownika. Natomiast jeśli chodzi o lampę, przy domu nauczyciela, no zaraz po tej sesji pójdę. Ja zgłoszono. Tak. Nie ma żadnego problemu. Czy radny, czy sąd, czy zadowoli do mnie, czy do pracownika mojego reparatu. Przyjmuję go do firmy i do 7 dni powinien naprawić. Jeżeli lampa, to tak zwane z dyskoteka, to nie zawsze im się to uda. Bo nieraz muszę zdjąć to na testowanie, ale na tym miejscu muszę zamieścić to. Jeżeli chodzi o wodę, to pan Marek słyszy, spojrzy pan na to, co jest. Wodociągi też słyszą, w każdym razie, no ja nie będę tam szukał, jak będzie wypływała, no bo to wszystko będziemy. Natomiast... Ja się sypię na bieżąco, jak to widzisz, ono jak teraz ma słońce, zaczyna rozmawiać, człowiek jak idzie pod spód, woda ruchła, no czy marzy na bieżąco. Ale panie Janku, chciałem zwrócić uwagę, pan Marian też na wodociąg. Jeżeli chodzi o posypywanie, szanowni radni, myśmy teraz,
jakbyśmy zawierali umowę na odświeżanie dróg, to pan mój przedstawiał, że odświeżamy drogi przez wiadomo, natomiast nie posypujemy. W związku z powyższym gminę nie ma. Występujemy nieraz mailowo, jak również telefonicznie, jeżeli tutaj przyjeżdżają, żeby troszeczkę nam posypali, zrzucili piasku i ktoś tam może posypać. Natomiast my wpływu, żeby piasek był i rozsiewaczek nie mamy żadnego. Jeżeli kolega radny, jak już jedzie do Siedlec, no to trzeba wejść do wydziału drogowego i na to nie mam przełożenia, żeby też taki jak otrzymać. I myślę, że już zajmujemy się jeszcze, abyśmy sobie powiedzieli z odświeżaniem, jak się będzie padał, a gołoby się gdzieś walcza, powiedz, że... Ja tylko chcę uzupełnić, że tradycyjnie jest w ramach współpracy z powiatem. Ten piasek tam dostarczają się tego tym samochodem. I te pojemniki niebieskie, to są tutaj w przy na placu, przy bloku, jest zawsze z piaskiem solo. Można sobie wziąć woreczek i posypać, to nie trzeba co godzinę sypać, posypać raz to koło rozniosą. Jak nie będzie śniegu, to jakiś czas starczy. Ja tylko wiem jedno, że myśmy zobowiązani naszych koncepowych ludzi, tak jak pan Arek, pan Janek Dąbrowski przy Goku, oni obowiązkowo rano jakieś wszystko mają z tych pojemników posypać, krzyżówki. Nie patrząc, nie czekając na polek, mają posypać. W Łysowie jest na krzyżówce taki z piaskiem, w Kurkach jest na krzyżówce z piaskiem, stoi na tym newralgicznym momencie. W Kukawkach na krzyżówce jest posypany piasek na ziemię, bo tam już pojemnika nie ma z solą. Bo w te miejsca my prosimy drogowców, gdzie w Łysowie drugi tam, jak się jest z księdza wyjeżdżał do kopła. Bo my prosimy tam, gdzie wy zwracacie się radni czy mieszkańcy, żeby zostawić to ktoś, kto posypie, gdyby jechał. To my w te miejsca im wskazujemy, żeby oni wsypią, bo uzupełniają. I nawet jak zabraknie, to nie jadą drugi raz, to zrzucają, uzupełniają w tych miejscach. Pojemniki zawsze są zasypane piachem, te niebieskie na pewno. Jeżeli będzie trzeba tam gdzieś na krzyżówce, tylko pytanie gdzie? Tam nie ma pasa drogowego, na drodze nie zdejmą, na chodniku nie zdejmą, muszą kogoś na podwórku. Proszę wskazać tam miejsce, gdzie mają zwalić, zdejmą, a ktoś zechce posypać, to posypie. Proszę. Ja mam taką prośbę, tylko już mały tym niebieskim pojemniku jest 1/3 już, gdyby tak było możliwe wskazanie. Bo ja troszeczkę dłuższym pasem usypuję, nie tylko szkołę, tylko z jak tutaj, żeby taka sytuacja nie była jak ostatnio się drogę nie mogła podjechać. No tak. Pamiętajcie, my jak jest ślisko, zgłaszamy rano maila, puszczamy w środę, to my czasami dopiero z reakcją następnego dnia, bo oni cały korek posypują, nie tak, że od razu od nas zacznę posypać. Jest 13 gmin, 600 km do kolego. Ale ten wiatr jest niebezpieczny, który... No jest niebezpieczny. Woda płynie cały czas. Jest niebezpieczny. Z nim jest lód. Ja tutaj co zwróciłem wczoraj, byłem akurat tam prawie świadkiem tego wypadku. Nie jest to lód swoją drogą, ale ta prędkość, którą pan wykonywał z Niemiec, to na, nie dziwi się, że na lodzie, ale to i na czarnym asfalcie tam. No, zjechał na lewe strony całkowicie hamował tam. I tam nie jest raz wypadek, tam jest bez przerwy wypadki. O godzinie 13:14 się busto w poprzek go postawiło, ale też miał swoje prędkości. Jest to znaczenie 40, tam właściwie to kiedy zgłaszałem też, że 40 było blisko, no. Przed się postawione, no że nie ma, no jest sobie za późno, hamują te 40 właśnie na zakręcie. No. Ale wpadają niestety szybkoś tam. Proszę państwa, też za Wólką Wysoką w lesie wypadek widzieli, nie? Bo przecież to zajście, że jasna, widoczna, prosta droga, no ale jest w lesie lud, bo jest lud, bo w lesie nie rozmazał. Panie Wojcie, ja bym pan tak powiedział, bo ja byłem zaraz przy tym wypadku i popatrzyłem po śniegu i ja tam znaczy nie widziałem drogi. Bo albo człowiek zasłał, albo jak, to jest po prostu samochód jest rozbity. Silnik jest przełamany. No to ja taka musi być. Ogromna siła musiała być duża. Ja myślę, że pewnie spanikowo wyrzuciłem. Ja to ale jedno tam jest taka mura z tego gazu. To jest dzisiaj. Ale terenowy samochód i on cały przód miał skasowany. Co drugi, mieliście to całkiem. To jaka tam musiała być. Ale kto się zastanowi? Kościoły był znak 8, co ma 1,50. Po dzisiejszym spotkaniu wykonamy telefon do powiatu, żeby nam uzupełniali ten piasek. Ale tutaj nawet przy małej prędkości, ja codziennie przecież tędy jeżdżę, to jest tragedia, co nawet przy małej prędkości rzuca, więc nawet nie ma znaczenia, czy jest duża prędkość, czy jest mała,
rzuca, tym bardziej samochodem napędem, tym bardziej. Ale to zapomniał, to zakręt, to trzy po kolei zakręty jest to samo, koło prezydenckiego jest to samo, koło to powodu. Ale trzeba powiedzieć o tym, żeby coś z tym... No to proszę Państwa, my zgłaszamy, mamy czas mailem, nasz obowiązek, mamy telefon, mamy mail, zgłaszamy, przychodząc rano, jeżeli tylko jakiś sygnał wyciera, bo widzimy, że jest przymarznięte. Reakcja albo jest zaraz, albo jest następnego dnia. To znaczy ja bym prosił tam naprzeciw pan Majsak, jak był zamieszkiem, tam jest trochę miejsca, miasto. Tam Darek Majsak miał swój piach, to posypił. Było posypywane. Tam może, żeby rzucić trochę, no i sam przejść do posypki. Dobrze, my możemy wskazać, że oni rzucą, tylko żeby ktoś powinien kazał zabierać. Ale to jest posesja. Wczoraj, panie Kudzie, rozmawiamy z Krzyżkiem Żywuskim, tym, co tam mieszka. On powiedział, żeby tam, między tymi znakami, bo jego program rzucił kupkę, on by w każdej chwili tam też sypnął na tych znakach. Bo mówi, że no, gdzieś tam w tym miejscu, bo za tych zakrętów rzucimy kupkę piasku, a ktoś zechce, to sobie bierze. Dziadeczkiem czy łopatką, czy to dużo nie trzeba. Rano to raz, dwa, trzy, to się załatwia całą krzyżówkę w centrum, przez to załatwia konserwator. 15 minut za to. Ja tam dolecę, nie pójdę. Ja lecę, że się kiedy nie zgadzam. To do nauczyciela, to tam właśnie nie wiem co, bo już się zgłaszałem chyba z czwarty raz i dziwne, że ona nie mryga, tylko ją gasi. Zawsze jest ona nieczynna całkowicie. I to już jest przeze mnie zgłaszana ze 4 razy. Najprawdopodobniej będzie zdemontowana, pojedzie na warsztat, bo musimy ją obserwować, jakąś zastępczą zamontuje. Ona nie mryga, nie jest tutaj, ten automatycznie całkowicie każdy. No, i zechcemy już na koniec stycznia wyłączyć światło rano, bo się Radek robi trochę widniejszy, że bez sensu. Tak, czas przestawię. Tak, to się będziemy światła, bo za długo się tak. O Jezu. Trzeba co, ale na godzinę trzeba... No dobra, będzie całkowicie wyłączyć. O, i druga sprawa tutaj na temat tej wody, co? Słuchajcie, wodociąg jak przez Michalko leci po drugiej stronie. Druga sprawa, kilka lat temu było w Kniankach, przez parę lat, z wodociągu leci. Trzeba patrzeć na grunt, jeżeli grunt jest nasycony, podkopywaliśmy prawie 100 metrów, bo tego ich mazło. I tego, było tak samo. Podkopali, żeby ciągle nie leciało, a z gruntu, z wierzchu, ciurkiem, taki grunt, no nie właśnie. No, później mieliśmy wysokie pod cmentarza. Dwa razy też było kopane, poszli i nie było. Nie było w ogóle przecieków z wodociągu, i to jest tłumaczenie, że z wodociągu. A odkopaliśmy, a z gruntu, z wierzchu, no ciurkiem odpłynęła woda. No. Zdaje się, że to z wodociągu, ale jak nie. W Kamiankach to było tak, to nic, jako wiedzą władze. I do czego doszło? Kupę lat, czasy się zmieniły, woda nie leci i wodociąg cesarzy. Także to grunt ma swoją sprawę. Albo po prostu to była tragedia. O, panie lepszy, panie jeszcze był młodszy, bo to jest sporo lat. To kurna mazło i co? Bo raz odkopaliśmy z hydrantu. Dobra, hydrant odkopali, nie ma wody. Później doszło, kopaliśmy z panem Mieczysławem prawie 100 metrów. Na 70 cm i nigdzie nie było, tylko z boku, o, z wierzchu woda spłynęła tam od Paprockiego, to tak jakiś pomógł jako dawał. No i tak się robi, no niestety, tak na noc wszystko. No ale światło uważam, że się nie zadłuża, tylko tak? Jeżeli chodzi o światło, ja po sesji sprawdzę. Czy co z tą mapą jest, bo to jest niemożliwe, że 4 razy zgłaszano mnie nie zrobili. Tak, tak, tak. Zgłaszamy, bo wczoraj ani nie było, wczoraj zgłaszałem, ani nie było. Dzisiaj szedłem też. Bo jeszcze akurat jeździłem, chciałem, myślałem. Ja wiem, o co chodzi. Ja sam wykonam telefon różnej firmy i nie ma problemu na pewno, to będzie naprawione. Jeżeli chodzi o światło, to tak patrzę, że zapalanie się jest różnie. W związku z powyższym będziemy już zgłaszali wyłączenie rano i regulowanie wszystkich zegarów. Natomiast pali się światło od zmierzchu do godziny 22. Tak jest przede wszystkim w zawodzie i tak będzie. Dzień jest za długo, za krótko. Jeżeli coś robimy, to robimy dla wszystkich jednakowo. Prawie się robi po 6 godzinie, już po 8 się tak robi szarabo.
Więc już też bez sensu palić. Bo na liczbę swoich, jak 15 podmiotów światło się świeci. Tak, tak. Jest winna, też się świeci. Bo no, jak zawsze tak jedzie, to się ustawić, a to winna nie dostarczy. Ja nie wiem, czy oni naprawiają, bo byłem świadkiem, sołtys z Cierpigorza zgłaszał lampę. To było z 2 tygodnie, 3 tygodnie i ta lampa dalej mryga, bo ona mryga. Dlatego mówimy, oni nie mają programu konserwacji wymiany lamp. Dlatego spróbują ją naprawić. Jeżeli by się od niej uda dalej miga, to oni ją zdejmują, zastępcze zakładają i testują na warsztacie. Jeżeli ona będzie całkowicie niedobra, to ten czas gmina musi zapłacić za nową lampę i nową zamontować. A ja jeszcze odnośnie światła. No zimą, owszem, widno sobie się pali do 22, ale latem, jeżeli ono się zapala za 15:10, nim się rozgrzeje, to jest 15 minut i ono za 15 minut gaśnie. To ja uważam, albo przedłużyć do 11, kiedy są wakacje, albo w ogóle to mnie drażni, bo dla mnie to jest chore, jak się mówię, zaczyna ściemniać, mówię, za 15, nim się rozgrzeje, to jest prawie 10. To znaczy tak, w tej kadencji Rady Gminy było, tak było ustalone, ta kadencja jest poszła, jeżeli nowy pomysł, żeby łączyć, to włączy. Bo mówię, może starzy ludzie do 8 śpią, ale... Oni nie likwidują, bo nie chcą kosztu. Ja dzwoniłem w opisie po mnie i po Majsaku. A byłaby możliwość u nas przyciągnięcia światłowodu. A to trzeba z nimi rozmawiać. Znaczy, to też wyrażenia... Mieszkańców, tak? Ja chcę wyjaśnić, że sprawy linii energetycznych... Szanowni Państwo, sprawy linii energetycznych, linii telefonicznych, linii światłowodowych są tego powołane instytucją, są w tej chwili już komercyjnymi i socjalnymi, kiedyś to były państwowe. I w przypadku światłowodów to do orędzia, w przypadku linii energetycznych do zakładu energetycznego. Przesyły, to jest obrotnik przesyły, jeszcze dwie spółki są zakłady energetyczne do przesyłu. Także my na to żadnego wpływu nie mamy. Więc żebyśmy mieli wpływ, to byśmy nie budowali z tego internetu na terenie gminy. Żeby nie nazwać własny internet, to dzisiaj by nie było. Dlaczego jest niemożliwe? No trzeba spróbować. Ale trzeba próbować, trzeba próbować. Ja jeszcze do pana kierownika. Zbieram to światło do migało. I powiem, jak oni naprawiali, prawdopodobnie jeszcze mryga. Być może, że była taka sytuacja, że w tym czasie, jak oni przyjechali do naprawy, ono przestało mrygać. Nie wiem, być może tak jest. Natomiast proszę, po sesji pójdziemy, w komputerze wszystko mamy. Jeżeli naprawiamy, to na nasz jest zwrot, zostało naprawione. Jeżeli nie, to nie będzie. Tak samo jak i chodzi o te drogi odśnieżania, jak również posypanie piaskiem. Jeżeli my wyjeżdżamy na odśnieżanie, to każdy nasz wjazd musi być zgłoszony. Jest to wszystko do starostwa, do naszych skarbów. Jeżeli my zgłaszamy, że gdzieś jest gołory, czy gdzieś posypać, czy co, też to jest wszystko, można dochodzić. My nie jesteśmy bezczynni. Tak jak my dokonujemy szybciutko, to myślę, że nie wszyscy. Natomiast tak jak to wcześniej powiedział, jeżeli jest inny stan jednostek jest sprzętu, a jest kilka gmin, to nie da się tego zrobić. Zależy jakie dyspozycje sprzęt dostanie. Czy zaczyna od gminy przesmyki, czy na od gminy X. A jak dostanie od gminy X, to nie przy gminie przesmyki dojedzie, to musi ze 3 samochody tam wysypać, a to jedno jedzie też wieczór, albo następny dzień rano. A jeszcze jest jeden problem, że jeżeli u nas jest gołoleć lub jest zawiane, to tego się też nie czuje. I my chcemy, żeby tutaj umieli ten, a nie podejmują na takie akcje, żeby wtedy był robić. I tu jest zawsze problem. Czasami w Siercach jest czarno, my dzwonimy, że jest świetko i się w nas śmieją. Reakcja może być szybko, ale jest wykonana. Zajadąc do murtu już jest inny. No tak, i tutaj jest problem. Szanowni Państwo, w związku z tym, że w
porządek naszej sesji się wyczerpał. Zamykam trzecią, pierwszą nadzwyczajną sesję Rady Gminy Przesnyki. Dziękuję bardzo. Dziękuję.